Raz. Dzień dobry. Nazywam się Jakub Górski. Kochani, chcę wam powiedzieć, że każdy człowiek tutaj może się nawrócić. Każdy człowiek może narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Każdy człowiek może uwierzyć w to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas. Przybił do krzyża wszystkie nasze grzechy. I dzisiaj możesz przyjąć przebaczenie. Bóg całkowicie tobie wybaczył. To w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą ludzi. To przez Chrystusa możesz pojednać się z Bogiem. Dzisiaj możemy mieć pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Ja jestem osobą, która wychowała się w patologicznej rodzinie. Mój tata był alkoholikiem. Całe życie praktycznie przepił i przesiedział w różnych więzieniach. Spędził w więzieniach w sumie łącznie 20 lat. Nigdy nie było go w domu, a jak był, to nigdy nie był przykładnym ojcem. Raz. Kochani, chcę wam powiedzieć, że bez względu na to, jakiego ojca miałeś, może miałeś dobrego tatę, może miałeś złego, chcę ci powiedzieć, że mamy ojca, który jest w niebie. I Jezus nam go objawił. Jezus objawił nam ojca. I dzisiaj nie musisz być sierotą. Nie musisz być człowiekiem, który czuje się osierocony. Nie odczuwa miłości. Dzisiaj możesz doświadczać Bożej czystej miłości. I zachęcam cię do tego, żebyś dzisiaj przyjął prawdę Ewangelii. Proste słowa, że Jezus 2000 lat temu oddał swoje życie za każdego człowieka. Wszystko o tobie przebaczył, całkowicie. Nie zasłużyliśmy na to. Człowiek zasłużył na śmierć. Każdy człowiek zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć. Ale w Jezusie Chrystusie jest życie wieczne. W Jezusie jest życie wieczne i dzisiaj możesz żyć wiecznie, możesz narodzić się na nowo. Możesz przyjąć łaskę, możesz przyjąć niezasłużoną przychylność Boga. Nie zasłużyliśmy na to, ja na to nie zasłużyłem, ale przyjąłem to, jestem wdzięczny i dzisiaj ty możesz tak żyć. Jeżeli chcesz, wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, zawołaj do Niego ze szczerego serca i oddaj Mu swoje życie, ustanów Go swoim Panem i Zbawicielem. I od dzisiaj postanów, że będziesz żył dla Niego, że wyrzekasz się swojego starego życia. Każdy człowiek, jeżeli nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego i doświadczać Królestwa Bożego w swoim życiu, musisz narodzić się na nowo. Przez Jezusa Chrystusa musisz przyjąć prawdę Ewangelii. Musisz przyjąć to, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu 2000 lat temu.